Chyba najwyższy czas zrobić zlocik. Może uda się na tej sesji, zobaczymy. W razie czego to sobie zmienimy, ale myślę, że się uda. Opanowaliśmy już całą sesję chyba. Z tego co widzę. Chyba tak. Ktoś jest królem, musimy go wyeliminować. Jedziemy? Idziemy na tą misję? Ej! Tam jakiś ziomek jest królem, chodźmy to zrobić. Nie, faktycznie jest jeszcze królem. Jedziemy tam. Jedziemy robić robotę, słuchajcie. Całą ekipą? A to prawie cała sesja jest! Goście chyba się zaraz osra, nie? On tam musi być w tym miejscu. My musimy go odstrzelić. Dobra, jedziemy na robotę. Robimy zlot tam później. Bierzemy jakieś samochody terenowe i jeździmy po górach, jak za starych dobrych czasów, pamiętacie? Jedziemy tam do tego gościa go wyjaśnić. On robi tą misję, się zdziwi. Normalnie to pewnie ze dwóch, trzech graczy przyjedzie, nie? Jak tam robi tą misję. A teraz nagle cała sesja prawie. Kurde ty. Będzie dobra zabawa. Już się opresorem tam przyjechał. Jaka anarchia ty. Będziemy go osłaniać, kurde. Tak. Obojętnie kto tam. O kurde, co tam się dzieje? Ktoś przyleciał tym rosyjskim śmigłowcem. Jakiś tutaj, ktoś tutaj jest. Czekaj, musimy do niego iść. Gdzieś on jest, dobra, idziemy go ten ogarnąć. Nasi się nie zabijają, dobrze. O to chodzi właśnie. Szukamy go. Gdzie on tu się może mógł schować? Czekaj, to... O chłopie, ty już tu nie wejdziesz! Opanowane! Sesja opanowana, kurde. Chłopie, ty tu nawet nie podchodź. Teraz musimy czekać... No, no tam dwie minutki nie zostały. Gości pewnie jest takie zdziwko ma teraz, nie? Cała ekipa. Cała wielka ekipa. Ja go chyba nawet nie będę już zabijał, bo on się stąd nie będzie mógł ruszyć. W ogóle innych graczy nie ma już. My już opanowaliśmy tą sesję. Ja zaraz sobie przywołuję jakiś samochód terenowy i pojeździmy po górach. Co wy na to? Kurde, jaka dominacja, ty. Ja chyba nie mam tego sygnalizacyjnego. Dominacja. Pyk. Fajnie to wygląda. Dobra, jeden z naszych jest królem, o to chodzi, nie? Chociaż tamten ma najwyższy wynik, bo ma 382 punkty. No ale nieważne, zdominowany został. Kurde, ta laserowa broń jak wygląda, ja pierniczę. O shit. Patrzcie jak to w nocy super wygląda, nie? Ja wale. Dobre, dobre. Woo! Idzie ten gościu tutaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ojej, przepraszam! Nie, tego nie możemy zabijać. Tego na dole tam. Dobra. Niechcący kogoś tam uderzyłem w głowę. Wsiadałem do insurgenta. Ile tu jest ludzku? Kurde. To chyba na tyły można było usiąść tak, z tyłu i jeszcze chyba z boku można się tak trzymać. Już w ogóle jest kosmos, nie? Opresora wziął i uciekł. Nie dziwię się mu, kurde. Bo zaraz... Zaraz rakiety w nas polecą chyba. Się będzie mścił. Patrz, zawraca! Uwaga na rakiety! Cyk. No i co? Robimy gdzieś zlocik. Samochody terenowe. Już do... Jakie wy fury macie? Ja też muszę jakąś kupić. Jakąś sobie terenową furkę kupimy. I co? I zaczynamy tutaj. W tym miejscu. Na początku mapy i pojedziemy sobie offroadowym szlakiem. Dobra. Jakie ja mam pojazdy w ogóle? Nie no, terenowego nic nie mam takiego. Muszę coś kupić właśnie. Ej, on nas zabija! O nie, my musimy to naprawić. Ten był nawet całkiem dobry. Ty, on nas tutaj zabija. Musimy go chyba wyjaśnić, co? Wapit Contender. Contender jest świetny, no. Ale chciałem coś takiego typowo, wiecie, offroadowego.
Dobra, ten gościu wyszedł. Tylko opresor się nie liczy jako offroadowy. Musi być, wiecie, samochód. No nie mam nic takiego offroadowego, więc dobrze, że kupiłem. What? Ej, czemu mi się odpalił Google Asystent? Okej, Google. Co to jest samochód terenowy? Jak podaje Wikipedia, samochód terenowy minus pojazd samochodowy przystosowany do pokonywania przeszkód terenowych. Słyszycie? To jest właśnie samochód terenowy. Ej, coś mało tych osób jest. Całą sesję wywaliło. Spróbujcie dołączyć jeszcze raz. Powinno się udać. Dobra, inaczej. Okej, Google. Znasz mów po ludzku? Oto najlepszy wynik wyszukiwania. Ej, nie o to mi chodziło. Ja się pytałem, czy znasz. Okej, Google. Jak być najlepszym streamerem? Oto wynik z internetu. No kurde, mi obchodzi twoje zdanie. Jesus. Materiały, nie? Światła. Cyk. Zestaw neony instalujemy, co wy na to? Tak. Co my tu jeszcze mamy za kolory? Ekipowy kolor, dobra. Lakierowanie. Nie, wiecie co, ja wezmę chyba sobie ten kolor dodatkowy, znaczy tam co mieliśmy oznaczenie takie, pyk. Ale zmienię lakier. O. Na czerwony, pięknie. Okej, Google. Jaki masz kolor włosów? Coś chcesz mnie wziąć pod włos takimi pytaniami? Tak. Okej, Google. Jak spędzasz wakacje? Przykro mi, ale nie rozumiem. Jakoś niewyraźnie mówię, czy jak? Co wybierasz, Lambo czy Ferrari? Mam taki wynik wyszukiwania. Ej, musimy go o coś zapytać, takiego wiesz. Gdzie mieszkasz? Ktoś mnie tutaj zamknął i nie mogę się stąd wydostać. Żartuję, w środku jest całkiem fajnie. Tak. Zaśpiewaj kołysankę. Mój głos nie należy do najbardziej usypiających pod słońcem. Ale co powiesz na relaksujące dźwięki? Zaśpiewaj piosenkę. Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Zawsze pytam asystenta, kiedy szukam drogi. Dobra, robimy zlot. Ile tu mamy osób na sesji? Okej. Mówicie, że nie możecie dołączyć? Że jakiś problem jest? Wyrzuca mnie jak mówisz okej, Google. Wyrzuca ze streama, no tak. Widzę koniec, bo wywala z live'a. Dobrze, już nie będę mówił. Nie pomyślałem o tym, no. Bo mi też się tutaj odpalił, nie wiem czemu. Powiedz asystentowi, żeby powiedział żart. Już było z żartem, już nic nie mówię do niego, bo wiesz. Się będzie wszystkim na telefonach odpalał. Kurde, dobra, mamy, co tu mamy za fury? Kurde, tam jest, patrzcie, to jest ten nowy Mercedes, co dodali do Fordzy. Ten 6x6. Dubsta jest tu od samego początku chyba w GTA, nie? A do Fordzy dopiero dodali. Kurde, jakie wy macie fury. Sand King. Co tu się dzieje? Co to było? Aha, tamten zmienia furę, dobra. Myślałem, że ktoś nas atakuje. Zaraz startujemy, tylko tam czekamy na jednego ziomeczka, aż sobie samochód dostarczy.
Nie, nie wsiadaj do mnie, nie wsiadaj, ziomek. Każdy swoją furę ma. Ja tutaj zablokuję, żeby nikt nie wsiadał do mnie. Każdy swoją furę ma i fajnie. Dobra, tamten ziomek nas dogoni chyba, nie? Bo on musi poczekać, aż mu się odblokuje mechanik. Dobra, jedziemy. Jedziemy w góry. Cyk. Później będziemy mieli więcej osób w ekipie, to więcej osób będzie grać. Ale i tak jest fajnie. W sumie jak jest więcej osób... O ile tu może być? 30 osób chyba na sesji, nie? Tu nawet ciężko jest się przecisnąć gdzieś tam. Jedziemy na hardkorowe zwiedzanie świata. Przez góry. Cyk. Kiedy sobie tak możecie pograć? Taką zorganizowaną ekipą, taką sesją, nie? No nigdy. No to nie ma jak, tutaj każdy gracz robi jakieś tam swoje rzeczy. A pojeździć tutaj, no nie pojeździsz tak on. Fajny jest samochód, mi się od początku podobał, jak tylko został dodany do GTA. Cyk. Jedzie ten wielki. Gdzie my tu pojechaliśmy? Aha, tam ten ziomek prowadzi. Dobra, jedziemy za tamtym i pojechałem w drugą stronę. Się patrzyłem do tyłu, ja tu chcę was nagrywać. Cyk. Zaraz będziemy mieli takie hardkorowe podjazdy. Jedziemy szczytami gór. Będziemy szczytować. Będziemy szczytami gór dookoła Los Santos. Pyk. Gdzie ten ziomek tam pojechał? Jakąś trudną drogę ogarnął. Dobra. Może być. Fajnie, że on prowadzi. Może coś nowego tutaj wynajdzie. Wycieczka krajoznawcza, dokładnie. Fajnie tak się jeździ, mówię wam. Weźcie sobie tam paru kolegów i pojeździcie tak w GTA, bo jest naprawdę super. Wziąć sobie taki jakiś pojazd terenowy i pośmigać. Fajnie się jeździ w GTA pojazdami. Przyjemnie bardzo. Czemu z tego nie korzystać, nie? Chyba musimy na wszystkich poczekać, bo niektórzy nie nadążają. Siemanko wszystkim, co dopiero wpadli. Wycieczka na Podlasie. Patrz, jak wyskoczył, kurde. Ja też tak chcę. Patrzcie, jaka kontrola. Dobra, poczekamy chwilę, nie? Ten już maski nie ma. On ma tą samą furę, co ja. Albo ja mam tą samą, co on. Czekamy na resztę. Patrzcie, jak wyskoczył. To jest taka fajna skocznia. Patrzcie, następny, ale poleciał. Jakąś rajdówkę chyba wziął. Proszę bardzo, to jest ta rajdówka. Ja to Audi mam, ale chyba na konsoli i na Xboxie. I następny jedzie i będzie wyskok, czy nie? Jest wyskok! Co tym razem? Dupsta! 6 na 6. Pięknie. Następny, cyk, Sand King XL chyba. Sand King też dobry jest, byłby w sumie tańszy dla mnie. Ale ta furka jest spoko, 500 000 kosztowała, to też nie jest jakiś duży pieniądz, nie? To jest chyba XL Sand King. Kurde, reszta tam gdzieś z tyłu. Gdzie oni tam jeżdżą? Ziomeczki. Chyba coś tutaj się wydarzyło złego. Jadą czy nie? Musimy chyba ich uratować. Opresora wziął, idzie na łatwiznę. Mówiłem, że opresor się nie liczy. Dobra, chyba jakoś jadą. Jedzie następny. Będzie skok, czy nie? Dobra, tamte ziomek chyba po inną furę ciśnie. Co oni tam robią? Chyba się zablokowali. Co tam się dzieje? Pojechał w drugą stronę. Albo nie może podjechać, czy coś. Chyba musimy akcję ratunkową tam zrobić. Co tam się dzieje? Może nie wie, w którą stronę jechać. Nie no, chyba wie. Dobra, jadą.
Będzie skok czy nie? Czy będzie? Gdzie oni tam jeżdżą? W drugą stronę w ogóle. Majstry, dawajcie tutaj. Nie nadążają. Tak, w opisie jest link do social klubu, do ekipy. O, jedzie, patrz, następny. A, wziął już prawilną furkę chyba. Ta poprzednia mu nie dała rady, nie? Proszę bardzo. Pięknie. Dojechał. Czekamy na następnego. Na majstra czekamy teraz. No dobra, jeszcze tych dwóch czekamy i jedziemy, nie? Dalej. Ciśniemy od razu na te najbardziej strome góry. Tam po prawej stronie, co są. Co tam się dzieje? My się już palimy tutaj do jazdy. Dobra, chyba wszyscy, nie? Możemy jechać. Kurde, Sand King oberwał mocno. Dobrze, jedziemy tam pod górę. Tu musimy przejechać przez autostradę. I pod górę, cyk. Tam po drugiej stronie jest woda, także uważajcie. Patrz na to. I tak, tu skaczemy. Patrz. No tutaj już nie jest tak łatwo. A jeszcze będą bardziej strome góry później. Wiecie, które, nie? Tam niedaleko Mont Chiliad. Dawaj, majster, ciśnij tak. Cyk. Jadą wszyscy? Porozwalali tam chyba. Ty, ale nikt Monstera nie ma. To ciekawe. Monster też byłby fajny, nie? Patrz, jest dupsta. Dobra, jadą, jadą chłopaki. Jedziemy tu szczytami. Cyk. I szczytujemy. Proszę bardzo. Pięknie. Nie wszyscy nadążają. Musimy tutaj się wytrenować trochę w tej jeździe, widzę. Cyk. Potem możemy zrobić jakiś tam zlocik tych samochodów sportowych albo egzotycznych. Jadą ludzie. Dawajcie, ziomeczki. Gaz do dechy. Nie szczędźcie podłogi. Jadą, jadą. Konie po betonie. Dobra. Lecimy na drugą stronę. Czekaj, gdzie wy chcecie jechać? Tutaj? No dobra, może być tu. Tutaj. I pod górę, po drugiej stronie autostrady. Full control, kurde. Cyk. Urwało mi się coś, kurde. Czekaj, ja to naprawię zaraz. Dobra. I na drugą stronę i pod górę tam. Przejadę tu czy nie? O, dzięki za pomoc, ziomiks. Dobra, poczekamy, bo tutaj autostrada jest trudna do przebycia. Lusterka mi się urwały. A tam urwały, to taki tuning jest. Patrz na to, jedziemy. Jedziemy pod górę. A ja wam powiem, że przy tym samochodzie blacharz nie będzie miał już roboty, bo tutaj nie ma co naprawiać.
Gdzie oni tam jadą tam w konwoju? Zobaczcie na mapkę. Łe, to jak wy tutaj nie dajecie rady, to co dopiero będzie dalej? Musimy poćwiczyć te podjazdy tutaj. Tak. Tutaj jeszcze są łatwe górki. Później będą skały i tak dalej, nie? O, dopiero. Cyk. No teraz wszyscy dali radę prawie. Tam jeszcze gonią z tyłu, zobaczcie. Tutaj jeszcze na tej poprzedniej górze, przy tym jeziorku niektórzy zostali. Ciśnijcie, ziomeczki. My tu nie będziemy tak długo czekać. Siema, Szczepan. Dobra. Jedziemy dalej. Szczytami. I tak. Co to się tu podziało? O! Kurde, zadriftował mnie. Nie w tą stronę, Lucek. Tutaj, tylko mnie zepchało, no. Jedziemy szczytami. Tak jak tutaj ziomeczek pojechał. Dobrze pojechałeś, Majzer. Jedziemy tutaj. O ty morda. Jadą. Pamiętacie, jak kiedyś graliśmy na PC-cie, jak jeszcze w miarę można było tam grać? To była pełna sesja. Tu też będzie pełna sesja kiedyś, nie? Jak sobie tą grupę rozwiniemy. No, i wtedy to taka lawina dosłownie z tych gór ludzi. Tutaj też dużo osób jest na sesji, tylko zobaczcie, nie każdy nadąża, nie? Tutaj jeszcze sporo osób pozostawało z tyłu. Tu ktoś na mapce sobie czeka. Ale spoko. Ogarniemy temat. Dobra, jedziemy dalej. I tak naprawdę zatrzymamy się chyba tam pod Mount Chillat, gdzie będzie trzeba dosłownie się wspinać tymi samochodami. Tu można było chyba jakąś tą piłeczkę ściągnąć, nie? Z dachu. Tak. Ją się jakoś ściągało. Właśnie. Moglibyśmy nią pograć w piłkę. Da się to? Jak to się robiło? Czekaj. O. Czy to nie tutaj było? Aha, musi tam wejść tam teraz. Jest! Spadła! Co tu się dzieje? Patrz. Ile ich tu jest? Czemu tu się kilka pojawia ich? Zajebiście, ty, możemy tym grać. Ej. Ty, może zrobimy taki challenge, żebyśmy musieli tą piłkę na przykład gdzieś pod górę wypchać. Może być fajne. Tylko ona chyba znika po pewnym czasie. O nie, spada nam. Spróbujmy ją pod górę z powrotem wypchać. Przy okazji poczekamy na tamtych. Ty. Mamy taki challenge, żeby spróbować z powrotem ją na górę wypchać. Dobra? Uda nam się, czy nie? Jezu. Na górę, nie na dół. Ona chyba za ciężka jest, żebyśmy ją tam wypchali, co? Może być za ciężka. Musielibyśmy mieć mocniejszy samochód, nie? Albo jakiś cięższy. Nie no, coś tam idzie. Coś tam idzie, kurde. Ciężka jest. Cholera. Ja pierdolę. W drugą stronę. Ziomek, ty tutaj nie chodź na pieszo, bo cię zaraz rozwalą te samochody. Trzeba by było coś większego wziąć i cięższego, nie? Możemy się ewentualnie... Możemy gdzieś tą piłką później zagrać w piłkę po prostu. Trzeba by było jakieś bramki znaleźć. Hehe.
za ciężka jest, żeby ją gdzieś tam pod górę wcisnąć, nie? Dobra, chyba już wszyscy dojeżdżają. Chodźmy na górę. Chodźmy, ziomeczki, na górę. Z powrotem wracamy, jeździmy szczytami, bo z tą piłką to byśmy musieli gdzieś indziej jeszcze sobie ogarnąć. Pod górę to my jej nie wciśniemy. O kurde ty, ciężko, ciężko. Tu podjadę. O, tu już stromizna jest. Dawaj ciężarówkę na offroad, właśnie. Tu jest jeszcze ta świetna ciężarówka, nie offroadowa taka. O shit, bo ich tu przyblokuje. Co tu się dzieje? Ja spróbuję na ten, na szybkości to podjechać. To chyba tak trzeba. Siemaneczko. O shit. Dobra, jedziemy na szczyty. Tutaj. Skąd ty weźmiesz bramki? Trzeba coś wymyślić, no. Jest jeszcze jedna taka piłeczka tam w okolicach pustyni. I tu jest taki dosyć duży szczyt. Poczekamy na wszystkich. Poczekamy na wszystkich, aż się tutaj te. Aż się tutaj zbiorą. Tak. Nie no, jest trochę osób na sesji. Jest 16 osób. Jest tam kilka randomów może. To my już tutaj konkretny zlot możemy robić, nie? Dobra. Grzejemy. Dobre, dobre, podoba mi się. Szczytami, szczytami. Latają te samochody tam. Dobrze, dawaj tą rajdówką. Ona też jest dobra. Nie wiem, jak ona by sobie poradziła pod taki naprawdę super stromy podjazd. Tu uważajcie na rzeczkę, bo w niej samochód może się zniszczyć. Chyba, że ktoś ma... Przejadę tu? Spróbuję. O, udało się. Dobra, jest. Sorry, sorry, sorry. Spadłem. Oj, rajdówka ma tu przerąbane, nie? Tutaj już trzeba mieć prześwit duży. Gdzie ty się na mnie pchasz, ziomek? Kurde, chyba się zablokowałem. Amen. Chyba tak. Muszę się wycofać. Dobra. Teraz tylko nie wpaść do wody. Do góry, do góry, do góry, do góry. Kurde, muszę się stąd jakoś wydostać. Jedźcie do góry, nie we mnie. Nie mogę stąd wyjechać. Dobra, niech przejedzie ten... O kurde. O nie, moja fura. No i po furze. Potopiliśmy się tutaj. O kurde. Uciekaj, jasuka. Dobra, mój pojazd zniszczony. Muszę zadzwonić do ubezpieczalni. Mi się skończył. Da się przejść przez tą rzekę. Tylko trzeba to zrobić, wiecie, z jajem, nie? Gdzie to było? Tutaj chyba. W Fordzie też jest piłka na normalnej mapie. Jest, tylko wiesz. Tylko... Ona jest... Ona znika po chwili, a tutaj tak szybko aż nie znika. Dobra, dzwonię po mechanika. I tak. Gdzie to było? Tutaj. Ile tu jest ludzi. Dobrze, to przy okazji na wszystkich poczekamy. Żeśmy się potopili tutaj. Kto tu rzeką jedzie w tym... W tej ciężarówce wielkiej i się nie topi? Chyba się już utopił. Tak, już się utopił. Ile tu wraków stoi.
Człowiek. Dobra, jedziemy. Każdy swój pojazd bierze, no. Ja się próbuję tu wspinać. Kurde, spokojnie, ludziska. Spokojnie, spokojnie. Mało brakowało. Dobra, spróbuję przodem. Czy da się pod te głazy wjechać? To jest w sumie trudny teren. Nigdy tu nie próbowałem wcześniej. Dawaj, próbujemy, majster. Kurde, ty. Muszę tu jakoś wycentrować się. No, tu jest ciężko. Jak ktoś tu podjedzie, to koksu jest. Pięknie, ty. Poszło. Da się. Nie spodziewałem się tego, bo widzicie, pionowa ściana prawie, że nie. Patrz, jaki fajny teren. Tutaj go jeszcze nie widziałem wcześniej. I cyk. Dobra, jesteśmy na kolejnym szczycie. I tak. Czekamy na resztę. Mam nadzieję, że ktoś tu podjedzie. No nie musicie dokładnie tą drogą, bo tam jest faktycznie bardzo trudno podjechać. Proszę bardzo, motocykl Dakarowy się pojawił. Na razie dwie osoby sobie zajechały. Tam ktoś strzelił z jakiejś bomby i wysadziło ich kogoś innego. No Krzysiu jest, ale co za Krzysiu za samochód wziął? Opresora ma. To się nie liczy. Opresor się nie liczy, kurde, ludzie, co wy? Dobrze, wiecie co? Podjedziemy sobie pod górę jeszcze tam przy bazie, nie? Spróbujemy. Tam się jeszcze, kurde. Ile tych ludzi tam jest? Próbuję tu, no nie, no niektórzy opresora biorą, bo tutaj faktycznie jest ciężko podjechać w tym miejscu, ja się nie dziwię. Ale postarajcie się tymi offroadowymi samochodami, bo naprawdę fajnie jest. Przyjechali w dwójkę, proszę bardzo. Ciężko im podjechać. Dobra, jedziemy tam koło bazy jeszcze. Na tą górę. Ciśniemy. Poszły konie po betonie. Pyk. Odnowiony samochód to ciśnie. I już maski nie ma. Dobra, jadę tu na skróty. Ej, właśnie, wiecie co, ja się tak zastanawiam. Ma ktoś z was RC autko? Czy tym RC autkiem dałoby się wjechać do tej rury tutaj? Się zastanawiam. Jak ktoś z was ma, to może przetestować. Chyba nie da się, nie? Tak, koło bazy jedziemy na górę. Widzę, że mamy tutaj kamerzystę z powietrza. Leci śmigłowcem. Tak, koło bazy na górę tam ciśniemy, pod górę. Na górę, pod górę. Tutaj. Cyk. I tak, o kurczę, coś tam wybucha. Ciśniemy na tamtą górę. Ona nie powinna być trudna. Tam koło rzeczki jest spinaczka naprawdę ciekawa. Nie spodziewałem się, tam nawet nie wiedziałem, że tam coś takiego jest. Trzeba wyjechać z tej wody i cisnąć ostro pod skały, nie? Nie jest łatwo.
O ty mordę, zahaczyłem się. Zahaczyłem się. Siema Hubert, siema w ogóle wszystkim, co dopiero sobie padli na streamka. Się tu rozgrzewamy ze zlotem. Tylko jedna osoba została w offroadowcu, no dwie zostały. W offroadowym samochodzie, wszyscy inni wzięli jakieś śmigłowce, opresory. Nie dają rady, trudno jest, naprawdę. O, spadochron tu mamy, jakby ktoś chciał szybko sobie zejść z góry. No nie wszyscy dają radę z tymi offroadowymi autami. Jesteśmy na szczycie, zobaczcie, koło bazy. Następnym razem wjedziemy sobie na Chiliad, nie? Na tą górę. Ktoś zabiera tutaj fury, widzę. Nie może tak być. Kto tam jeszcze? No nie dojadą tutaj, nie mają szans. Pozostawali z tyłu, nie? Ale spoko, nauczymy się jeździć w górach. Pięknie. Fajnie, zlocik się udał. Ekipa się powoli wypełnia. Tutaj wszyscy są weryfikowani, żeby mieć to właśnie konto na PlayStation, także nikt niepowołany nie dojdzie, nie? No, a na Xboxie też będziemy sobie robić takie zlociki. No. Pewnie, że tak. Specjalnie sobie furę po to kupiłem tutaj.